Udało się wszystko zrobić zgodnie z programem prac konserwatorskich, wydanym pozwoleniem, także usunęliśmy tynki, które były tutaj na dole strasznie zniszczone, założyliśmy tynki renowacyjne, zrobiliśmy iniekcję tych fundamentów, no i zrobiliśmy badania stratygraficzne, gdzie wyszła nam kolorystyka taka, jaką teraz widzimy, zostało to zaakceptowane i pomalowane. Uzupełniliśmy ubytki, zrobiliśmy też lekką konserwację tych obrazów. Co jest ciekawą rzeczą, w trakcie prac, jak żeśmy tutaj odkopali dół, okazało się, że widać cokół, więc w tej chwili kapliczka jest jakby zakopana częściowo. Pierwotnie tu był płot i nie było tego skweru, poziom był obniżony i cokół kapliczki był wyeksponowany. W tej chwili no, on jest zasypany, no bo tutaj rosną drzewa, trzeba by to było wszystko zniszczyć. Także właściwie tak przebiegła praca zgodnie z tym, co mieliśmy w założeniu i myślę, że to już będzie teraz dobrze się prezentowało i będzie trwało długo i nie zniszczy się nam szybko. No właśnie, o to chciałem Panią zapytać. Ile po takiej renowacji ten obiekt w takim stanie i w takim kształcie, że tak powiem, może dalej funkcjonować? Wie Pan co, no ja bym chciała, żeby to było jak najdłużej, natomiast jak to będzie, to zobaczymy. No jest to nieszczęście, że jest jednak zakopany, ten fundament jest cały czas narażony na działanie wilgoci, więc to, że zrobiliśmy tą iniekcję, na pewno częściowo przedłuży żywotność tych tynków, w szczególności w dolnej partii. Natomiast no na pewno to nie jest tak, że przesączyło się to na wskroś i że mamy tam podcinkę poziomą i że to będzie już na 100 lat. No ja liczę, że no te parę lat na pewno postoi, no ale nie mogę Panu powiedzieć ile. To zależy od tego, jaka będzie pogoda, jak tutaj miejscowi ludzie będą koło tego chodzić, czy nie będzie uszkodzona, no bo to jest też narażone na działanie czynnika zewnętrznego, prawda? Bardziej zima jej będzie przeszkadzać, czy gorące lato? Nie no, zdecydowanie zima, tak. Jeżeli się gdzieś coś odspoi, woda podejdzie, no to zaczną się szkody mrozowe, no i wtedy zima. Co może zaciekawić osobę, która przejdzie obok tej kapliczki, która teraz doznała no, takiego nowego blasku po tej renowacji? Jaka jest jej historia? W naszej dzisiejszej teraźniejszości jest postrzegana jako obiekt skierowany ku PKP, czyli taka kapliczka, do której się modlimy przed podróżą. A zapewne ona powstała ku upamiętnieniu folwarku minorytów, który znajdował się z tej strony, więc franciszkanie pewnie wystawili tą kapliczkę ku pamięci właśnie tego miejsca w połowie XIX wieku, ale później, wiadomo, każdy okres ma swoją historię i ludzie tutaj dokładają jakieś swoje wspomnienia, swoje interpretacje tego, co tutaj się działo. Możemy sobie zadać pytanie, co zainteresowało dobrodzieja tej kapliczki, który powiedzmy przed wojną wziął ją pod swoją opiekę. A był to Alfred Langer, właściciel tegoż budynku, czyli ówcześnie hotelu Kruk. Gdy kupił ten hotel w 1919 roku, przechodził tędy i zobaczył tą kapliczkę, która była w stanie dosyć kiepskim, wymagała remontu. Dobrze, że doczekała się takiego pięknego remontu właśnie teraz. Ale wtedy zobaczył tę kapliczkę i zobaczył na niej obraz Matki Boskiej, który skojarzył mu się z pewnym wydarzeniem, gdy jacyś bandyci strzelali do takiego obrazu i tak wziął to do siebie, że postanowił zaopiekować się tą kapliczką. Poszedł tutaj do dyrekcji kolei i wyprosił, żeby można było zaopiekować się, żeby mógł dbać o ten teren. Więc wziął to pod swoje skrzydła, dbał o tą kapliczkę, upiększał, składał kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Był bardzo dobrym człowiekiem, chrześcijaninem, aktywnym, często podróżował, rodzina wspomina, że jeździł często do Jerozolimy, do Rzymu, więc aktywnie działał na wielu polach.